szturm na budynek przejęty przez terrorystów i obrona zaatakowanej zapory. Takie wyzwania stały dzisiaj w Trzciańcu i Solinie przed 21. Brygadą Strzelców Podhalańskich, goprowcami, strażakami i pogranicznikami. Były to ćwiczenia towarzyszące wielkim manewrom wojskowym Anakonda 16. Żołnierze nie byli jednak sami. Bardzo profesjonalnie pomagali im strzelcy z Rzeszowa i to właśnie im przyglądało się dziś wiele osób. Strzelcy mają szansę stać się podstawą tworzonego właśnie oddziału obrony terytorialnej w Rzeszowie. Grupa 6 terrorystów zabarykadowała się w budynku byłego magazynu broni. Mieli broń, granatniki i materiały wybuchowe. Gdy nie pomogły apele o poddanie się, do akcji błyskawicznie wkroczyli żołnierze. Najlepsi strzelcy z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. To scenariusz ćwiczeń, które dziś odbyły się w Ośrodku Szkolenia Górskiego w Trzciańcu. Na terenie byłej jednostki wojskowej ćwiczyli jednak nie tylko żołnierze, ale także Związek Strzelecki Strzelec. Jego zadaniem było zabezpieczenie akcji tak zwanym kordonem zewnętrznym. Strzelcy byli na posterunkach, tak zwanych checkpointach i pilnowali, żeby żadnemu terroryście nie udało się uciec. Myśmy zabezpieczali checkpoint numer 1. Kluczowy checkpoint prowadzący tutaj na wzgórze VIP-a, a generalnie jeżeli chodzi o całość przedsięwzięcia dla mojej lubaczowskiej jednostki, było to pierwsze takie ćwiczenie, pierwsze o tak poważnym charakterze i pierwsze tak, gdzie mogliśmy jednak szerzej pokazać się publiczności i osobom decyzyjnym w naszym kraju. A tych, którzy strzelcom się przyglądali, było wielu i nie bez powodu. W Ministerstwie Obrony Narodowej trwają prace nad powstaniem Wojsk Obrony Terytorialnej. Mieliby je tworzyć ochotnicy z organizacji paramilitarnych, takich jak Strzelec, który najprawdopodobniej wejdzie w skład Podkarpackiej Obrony Terytorialnej, tworzonej w Rzeszowie. Dzisiejsze ćwiczenia były więc pewnego rodzaju sprawdzianem. Doświadczenie ciekawe, no na pewno nobilitujące dla tych organizacji. Ciekawe też pod kątem sprawdzenia wewnątrz organizacji możliwości takiej mobilizacji, bo czasu było bardzo niewiele i rzeczywiście trzeba było prawdopodobnie mocno wewnątrz organizacji zadziałać, żeby spełnić wymagania postawione przez wojsko. Sami strzelcy zapewniają, że na poligonach szkolą się od lat i są gotowi, by znaleźć się w szeregach obrony terytorialnej. Jest to przede wszystkim bardzo wielki rezerwuar sił ludzkich i środków, które można wykorzystać do takiego celu. Ludzie, którzy pochodzą z tej ziemi, będą tej ziemi bronić. A to spory kapitał, bo cała rzeszowska jednostka Strzelec liczy około 600 osób. W Brygadzie Obrony Terytorialnej mają się też znaleźć Górskie i Wodno-Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i Polski Czerwony Krzyż. Ratownicy i strzelcy zaprezentowali dziś swoje umiejętności także na zaporze w Solinie. Tu scenariusz zakładał wtargnięcie terrorystów na zaporę. Był to też sprawdzian dla wszystkich służb, które w związku ze zbliżającymi się szczytem NATO i Światowymi Dniami Młodzieży muszą być gotowe na każdy scenariusz.